Zapraszamy na inaugurację roku akademickiego 2021-2022, która odbędzie się w dniu 5 października o godzinie 11 w hali gimnastycznej Leszka Blanika. Wszystkich studentów, bo to przede wszystkim, moi drodzy, wasze święto, wszystkich pracowników uczelni, wszystkich sympatyków, osoby, które są zainteresowane życiem uczelni, bardzo serdecznie zapraszam na inaugurację roku akademickiego 2021-2022 w AWFIS w Gdańsku. Inauguracja 5 października, godzina 11. Bardzo serdecznie zapraszam. Panie rektorze, jakie są pana szczególne marzenia związane z tym nowym rokiem akademickim? Takie główne moje marzenie to jest to, żeby w tym roku, żeby można było zapomnieć o pandemii. Żebyśmy mogli prowadzić zajęcia w trybie rzeczywistym, bo kontakt nauczycieli ze studentem, tak samo studentów z nauczycielami akademickimi, to jest coś, czego najlepsze zajęcia zdalne nie są w stanie po prostu zastąpić. Lechia Gdańsk oraz Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku podpisała umowę o współpracy na szeroką skalę. To pierwsza tego rodzaju umowa między najpopularniejszym gdańskim klubem i największą sportową uczelnią w Trójmieście. To pierwsze na taką skalę partnerstwo pomiędzy Lechią Gdańsk i Akademią Wychowania Fizycznego i Sportu imienia Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku. Na mocy podpisanej umowy strony rozpoczną współpracę na szeroką skalę. Ma ona dotyczyć Akademii Piłkarskiej Lechii Gdańsk oraz diagnostyki zawodników ekstraklasowej drużyny. Uczelnia korzyści będzie miała bardzo, bardzo duże i powiem tak wielokierunkowe. Pierwsza sprawa to jest możliwość prowadzenia badań na wśród najlepszych piłkarzy w Polsce, bo to nie tylko będą piłkarze tej drużyny, ale jesteśmy tak, że tak powiem, poumawiani, że być może nam się uda zwiększyć grono osób, które objęliśmy badaniami. To jest niesamowita możliwość dla naszych pracowników w nowych publikacjach, w dostępie do nowych technologii, więc to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to wstępnie, nie chcę zdradzać tutaj szczegółów kontraktów, ale te badania, które będzie prowadziło Lechia, w dużej części, pomimo tego, że jest umowa partnerska, są po prostu badaniami odpłatnymi, więc to też będzie zastrzyk gotówki dla AWF-u, chociaż na to liczę w najmniejszym względzie. Trzecia rzecz to jest możliwość wspólnego ubiegania się o środki finansowe. Tutaj mniej myślę o pierwszej drużynie, ale chociażby o Akademii Lechii Gdańsk. Wystartowała akcja społeczna Kręć Kilometry dla Gdańska, promująca ekologiczne podejście do naszego codziennego przemieszczania się. Zapraszamy do zabawy. Wskakuj na rower i dołącz do drużyny Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. Jak by pan zachęcił młodych ludzi do tego, żeby wsiedli na rower, zrezygnowali z czterech kółek? No właśnie, to jest problem, bo ja dojeżdżam jako jeden z niewielu pracowników, a studentów też bardzo niewielu widuję na rowerach, co boli, bo bym się chociaż pościgał, a tak to nie ma z kim się pościgać nawet. Natomiast jak... Ja już wiem, jak ja po prostu na zajęciach będę piłował tych, którzy, albo będę dawał ulgi tym, którzy właśnie dojeżdżają rowerem na uczelnię, bo to naprawdę duża frajda, duże dotlenienie mózgu, myślenie inne, a taka jazda środkami komunikacji miejskiej to jeszcze, prawda, ale jak ktoś własnym pojazdem, to już w ogóle zgroza, no bo tutaj parkingi zapakowane studenckimi samochodami, to się nie godzi. Zgadzam się, ale naprzeciw oczekiwaniom wychodzi miasto z inicjatywą kręcenia kilometrów dla Gdańska. Czy pan rektor bierze w tym udział? Oczywiście, ja tylko czekałem na tą... To znaczy, to już tak, to jest taka cykliczna impreza o różnych nazwach, bo pamiętam wcześniej była taka międzynarodowa, gdzie też Gdańsk był w czołówce, jeżeli nie nawet na pierwszym miejscu tej gry rowerowej. Teraz mamy właśnie ściśle gdańską grę. Kapitalna sprawa. To są rzeczy, które propagują ten sport rowerowy, ale ja myślę, że i bez tego, kto jeździ, to jeździ. Natomiast faktem jest, że czasami mam ochotę gdzieś na przykład podjechać z żoną samochodem, to jestem rozbity, bo taka gra, to ona podkręca, bo to rywalizacja, bo tutaj mam jakieś nazwiska osób z uczelni, koleżanek z uczelni, które są dwa razy punktowo lepsze ode mnie. No zgroza, muszę się starać i muszę im dorównać. Także duże wyzwanie przede mną i przed młodzieżą. Także zachęcam wszystkich do tej gry, bo naprawdę warto. Ale już nie pamiętam, jak to się wyszykowywuje.
O, tu mam 231, to jest nic, to jest nic, to jest malutko. Na byłym wojskowym lotnisku w Pile odbyła się dwutygodniowa analogowa misja księżycowa w habitacie Lunares. Głównymi inicjatorami misji byli Agnieszka Elwertowska oraz profesor Marcin Dornowski, który podjął temat badawczy dotyczący redukcji stresu u astronautów w trakcie izolacji. Misja jest organizowana we współpracy z Akademią Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. 3 września 6 analogowych astronautów weszło czy rozpoczęło misję analogową w Pile, w habitacie Lunares. Była to misja księżycowa, trwająca 2 tygodnie. Natomiast 1 września nasza ekipa z AWF-u, to znaczy ja, dr Szot, dr Wilczyńska, profesor Sokołowska, 2 doktorantów pojechało właśnie do Piły, żeby przeprowadzić badania przed eksperymentem, badania psychomotoryczne, badania neurofizjologiczne, molekularne i psychologiczne. 3 września 6 analogowych astronautów weszło do habitatu, rozpoczynając 2-tygodniową izolację, w trakcie której realizowali szereg eksperymentów. Jednym z podstawowych i głównych eksperymentów był nasz eksperyment dotyczący oceny poziomu wpływu neurofeedbacku EEG na obniżenie poziomu stresu na różnych poziomach, na różnych sferach naszego działania, naszego organizmu.